Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wiosenną redakcję telewizji Słupsk, którą zaczniemy od informacji bieżących. Policjanci, a także wspierający ich żołnierze Żandarmerii Wojskowej i funkcjonariusze Straży Miejskiej w Słupsku patrolują miejsca objęte zakazem wstępu. To m.in. parki i bulwary. Sprawdzają również, czy zachowujemy bezpieczną odległość od siebie oraz czy dzieci i młodzież przestrzegają zakazu wyjścia z domu bez opieki dorosłych. Ci, którzy łamią przepisy, muszą liczyć się z karami. Słupscy policjanci już nakładają mandaty i kierują wnioski do sądu. O szczegółach mówi Monika Sadurska, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Słupsku. Wynik działań mundurowych pokazuje naprawdę duże zdyscyplinowanie społeczeństwa. Jednak jak się okazuje, no nie wszyscy stosują się do nowych wytycznych. W związku z nieprzestrzeganiem nowych przepisów policjanci pouczają, zwracają uwagę, ale też nakładają mandaty karne. Taka sytuacja miała miejsce 1 kwietnia, gdzie w stosunku do 6 osób funkcjonariusze zastosowali postępowanie mandatowe, a w stosunku do 2 kolejnych sporządzone zostały wnioski o ukaranie do sądu. Po raz kolejny apelujemy o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń z uwagi na epidemię koronawirusa. Mając na względzie bezpieczeństwo swoje, osób bliskich i innych, warto naprawdę w tej chwili warto pozostać w domach. W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich my będziemy do odwołania prowadzić działania mogące zapobiec rozprzestrzenianiu się zakażenia, ale też w sytuacjach niestosowania się do nakazów i zakazów będziemy naprawdę stanowczo reagować i egzekwować przestrzeganie obowiązujących przepisów. Jak w atmosferze pandemii wierni mogą się przygotować duchowo do świąt wielkanocnych? Co ze święceniem palm, ze święceniem pokarmów i przedświąteczną spowiedzią? Czy w święta będziemy mogli odwiedzać kościoły i czy zobaczymy tam groby pańskie? O Wielkim Tygodniu w czasie koronawirusa Daniel Klusek rozmawia z księdzem Zbigniewem Krawczykiem, proboszczem parafii mariackiej w Słupsku. Zbliża się wyjątkowy czas dla wiernych, wyjątkowy czas dla Kościoła, a wszyscy jesteśmy w czasie nadzwyczajnym, w czasie pandemii koronawirusa. Jak pogodzić będzie można w najbliższych dniach naturalną chęć wielu wiernych, żeby spotkać się w Kościele i wypełnić pewne obowiązki z tymi obostrzeniami, które są od kilku tygodni już? Czas, w którym się znajdujemy, jest czasem szczególnym. I tej pandemii, niektórzy podchodzą do tego bardzo żartobliwie, inni no tak neutralnie, ale jest to bardzo poważna sprawa i wszyscy wiemy, że trzeba to poważnie podejść do tego. Nie wiemy, jakie będą konsekwencje. Stąd też i mamy w Kościele odpowiednie wytyczne, żebyśmy też nie byli ani źródłem rozprzestrzeniania się, ani żebyśmy sami nie byli zarażeni. My tutaj księża to nie boimy się, że będziemy my zarażeni, tylko żebyśmy też i my nie zarażali innych i żeby ludzie, którzy przychodzą, też nie byli zarażani. Pierwsza niedziela Wielkiego Postu to była Ewangelia czytana o kuszeniu Pana Jezusa. I drugie kuszenie Pana Jezusa to było, jak szatan mówi, wejdź na wieżę, skocz, a aniołowie będą cię nosili, żebyś sobie przypadkiem nie uraził nogi o kamień. A Pan Jezus mówi, nie będziesz wystawiał Pana Boga swego na próbę. I nie możemy się zachowywać tak, że my będziemy sobie tutaj lekceważyli te rzeczywiste zagrożenia, mówiąc, że Pan Bóg nie pozwoli, żeby nam się cokolwiek stało, że aniołowie będą chronić od tego, żebyśmy nie wystawiali Pana Boga swego na próbę. I zarządzenia, które są Kościoła, Kościół kieruje się wielką odpowiedzialnością, mądrością też przewiduje, co może się wydarzyć. Począwszy od Ojca Świętego, też i Stolica Apostolska i wiemy, jak Ojciec Święty podchodzi. Wiemy, jak podchodzi też i nasz ksiądz biskup ordynariusz, episkopat. I chcemy, żebyśmy też nie byli tymi, którzy rozprzestrzeniają. Bardzo prosimy wszystkich o zrozumienie
I podejście do tego też bardzo odpowiedzialnie, bardzo odpowiedzialnie. Zbliżają się dni, kiedy tych wiernych w kościołach jest szczególnie wielu. Ta najbliższa niedziela, niedziela palmowa, ale święcenia palm nie będzie. Nie, święcenia palm będzie oczywiście. Każdy ale może... dla tej garstki, która może być w kościołach. Poświęcimy palmy my podczas mszy świętej, bo celebranci wyjdą z palmami. Natomiast wszyscy wierni będą mogli poświęcić te palmy w domu. Do poświęcenia palm, czy nawet i święconki, niekoniecznie jest kapłan, bo kapłan jest potrzebny do sprawowania sakramentów, odprawiania mszy świętej. Potrzebne są święcenia kapłańskie. Do sakramentu pojednania, spowiedzi potrzebny jest kapłan, ale w innych okolicznościach każdy z nas nawet ochrzcić można, może przecież nadzwyczajny szafarz i dlatego też i w tym czasie, gdy będzie poświęcenie palm, to był czas rzeczywiście, kiedy bardzo dużo ludzi było w kościele. Chyba często najwięcej. Nie mieścili się w kościołach. Tak, to był dzień wyjątkowy w całym roku, niedziela palmowa, ale teraz będzie przy pustych kościołach, będzie można duchowo uczestniczyć. No dobrze, kupimy palmę i co? Żeby ona była poświęcona? Będziemy w domu z tą palmą. Mhm. I w domu będzie poświęcenie poprzez środki masowego przekazu. To jest tak, jak można... nie można udzielić rozgrzeszenia przez środki masowego przekazu. Natomiast można otrzymać błogosławieństwo, tak jak papież udziela przez media całemu światu, poszczególnym grupom. To można i można samemu też i poświęcić, jeżeli mamy w domu wodę święconą. Bo w kościołach jej nie ma póki co. Nie ma. No jest, ale nie do publicznego użytku. Także w domu, jeżeli jest woda święcona, najczęściej w domach jest, ale jeżeli nie ma, to nawet nie trzeba wody święconej, tylko samemu odmówić modlitwę, nawet najprostszą. Niech tę palmę błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. To tak, jak udziela się też ich błogosławieństwa przed wyjściem z domu narzeczonym, którzy za chwilę będą brać ślub. Każdy może to bardziej rozbudować, czy mniej. Ale i teraz z tej niedzieli przechodząc do soboty przed Wielkanocnej, gdzie mamy święcenie pokarmów, tego też nie będzie w takiej formie, jaką pamiętamy z lat poprzednich. Czyli analogicznie tak wierny może sam sobie poświęcić tak pokarmy? Jest, tak jest. Można znaleźć w internecie święcenie pokarmów, modlitwa poświęcenia pokarmów. Można znaleźć też i w jakichś obrzędach, ale my będziemy też i przekazywać drogą internetową, czy też i wydrukujemy odpowiednią ilość karteczek, które zostaną rozłożone. Ktoś będzie chciał, to może sobie gdzieś tam pobrać przy wejściu do kościoła w ciągu dnia. To będą leżały te karteczki z tekstem modlitwy, ale można też i własnymi słowami. Przecież przy modlitwie, jak się rozpocznie śniadanie wielkanocne, uczestniczymy, no to śniadanie powinno być, więc głowa rodziny, czy ktoś, kto jest naprawdę taki wierzący, pomodli się znakiem krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i pobłogosław, Panie Boże, nas, ten posiłek, tych, którzy go przygotowali, naucz nas dzielić się chlebem i radością przez Chrystusa Pana naszego. Taka zwykła, prosta modlitwa przed jedzeniem i żeby Pan Bóg pobłogosławił. Można wymienić to, co tutaj jest na tym stole, ale niekoniecznie. Można powiedzieć pobłogosław, Panie Boże, wszystkie te dary, które tutaj zostały zgromadzone. Jak jest woda święcona, można poświęcić wodą. Jeżeli nie ma, no to wystarczy oczywiście słowo błogosławieństwa. No dobrze, to jest jeszcze proste. To jest proste. Ale czas przed Wielkanocą to dla katolików czas obowiązkowej spowiedzi. Tak, spowiedź według przykazań kościelnych, bo to są kościelne przykazania, przez ustanowienia Kościoła, więc Kościół może te przykazania zmienić albo dostosowywać do realiów, bo to są z ustanowienia
Kościoła, to jest przykazań przynajmniej raz w roku spowiadać się, a w czasie wielkanocnym Komunię Świętą przyjmować. A Komunia Święta jest od Środy Popielcowej, spowiedź i Komunia Święta do Niedzieli Trójcy Przenajświętszej. To jest po niebowstąpieniu, to jest 40 dni, później jest Boże Ciało, później Niedziela Trójcy Przenajświętszej. To jest dosyć długi, być może do tego czasu dostaniemy jakieś inne rozporządzenia, ale na razie do tej pory mamy w ten sposób, że możemy spowiadać tylko osoby, które bardzo proszą i mają bardzo duże jakieś problemy. Gdyby ktoś przyszedł, to możemy gdzieś w osobnej salce, zachowując odległość, można wyspowiadać. Ale żeby... Ale to są jednostkowe przypadki. To są jednostkowe w szczególnych. Pamiętamy nawet noc konfesjonałów jeszcze sprzed kilku lat. Tak. Po to, żeby jak najwięcej osób i mogło... Trudno było sobie wyobrazić, że dzisiaj znajdziemy się w takiej sytuacji. Ale należy to też i rozwiązać, żebyśmy byli spokojni wewnętrznie. To jak uspokoić tych, którzy do komunii, a wcześniej do spowiedzi nie pójdą i mogą się z tym czuć źle? Mamy takie zarządzenie. Zresztą też w sytuacjach wyjątkowych i trudnych. I teraz jest taka dyspensa, że można otrzymać z grzechów lekki, wystarczy żal za grzechy i mamy łaskę uświęcającą. Jeżeli są grzechy ciężkie, też należy wzbudzić sobie żal doskonały. To jest żal, to jest taki szczególnie, że się obraziło Pana Boga i że mam wolę zerwania tego grzechu i postanawiam poprawę. I mogę też duchowo tak wzbudzić sobie, ale i wtedy mogę przyjąć też duchowo Pana Jezusa do swojego serca, szczerze. To nie jest tak jak realnie, ale to jest takie dopuszczalne i jest takie zezwolenie na ten czas, w tym roku, że księża biskupi wyrażają taką dyspensę od spowiedzi. Przy czym tutaj zastrzeżeniem, że wtedy, gdy przyjdzie możliwość skorzystania ze spowiedzi sakramentalnej, trzeba jak najszybciej z tej spowiedzi sakramentalnej skorzystać. Także to nie jest tylko odłożenie. Rozumiem. Czyli dobrze ja rozumiem, że osoby, które teraz chcą pójść do spowiedzi, a nie mogą tego zrobić z oczywistych powodów, mogą się w jakiś sposób same wyspowiadać? Tak. Nie trzeba wypowiadać grzechu. Mhm. W myśli wystarczy. Znaczy, same wyspowiadać, same rozgrzeszyć. Nie, to nie jest rozgrzeszenie do końca, tylko to jest dyspensa od spowiedzi sakramentalnej, od spowiedzi przy kapłanie. Mhm. No bo spowiedź jest też to, że w ogóle pierwotna spowiedź polegała na tym, że ktoś, kto popełniał grzechy, grzech jest nie tylko zerwaniem relacji wobec Pana Boga, ale naruszeniem też i porządku ludzkiego. To jest jak krzyż, nie? To jest wobec Pana Boga i wobec nas ludzi. I dlatego w pierwotnym kościele było tak, że spowiedź była powszechna, to znaczy publiczna. I to nie jest tak, że ksiądz rozgrzeszał, tak jak Pan Jezus nigdy nie rozgrzeszał, ja was wszystkich rozgrzeszam, tylko tak jak łotr wisiał jeden, to tylko jeden został, bo on był dysponowany. I początkowo było tak, że spowiedź była tylko raz w całym życiu, później można było więcej razy skorzystać, czy w okresie właśnie wielkanocnym, ale spowiedź polegała na początku w ten sposób, że grzesznik wstawał i mówił do ludzi o swoich grzechach, jakie on popełnił. I dopiero, grzechy mają też i burzą porządek międzyludzki. Dzisiaj po tej całej rozwinięciu sakramentu pojednania w imieniu wszystkich ludzi kapłan zobowiązany tajemnicą wysłuchuje i dopomaga, bierze za siebie odpowiedzialność, żeby ta osoba, która się spowiada, miała pewność ważnej spowiedzi. Więc kapłan bierze odpowiedzialność, że to jest ważna spowiedź i dopiero wtedy, gdy jest ważna, kapłan udziela rozgrzeszenia. Do ważności spowiedzi jest potrzebne. Okej, a to już wchodzimy w szczegółowe przepisy. A dzisiaj jest w ten sposób, że jeżeli tego dostępu do kapłana nie ma,
To można sobie wzbudzić samemu żal za poszczególne grzechy, zrobić rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy i nawet sobie w jakiś sposób zadać też i pokutę, ale to nie jest rozgrzeszenie już całkowite, no dobrze, ale dopiero później przy okay, spowiedzi sakramentalnej. Po tym wszystkim, o czym teraz mówimy, można pójść do kościoła i przyjąć komunię. To znaczy komunię świętą duchową się przyjmuje, tak jak i duchową. Mm-hmm. Natomiast wtedy, gdy no teraz 5 osób może być, ale w naszej diecezji nawet jest 0. Mm-hmm. Żeby nie było jakichś konfliktów, to jest tak, że dlatego próbujemy transmitować i uczestniczymy w tych mszach świętych, które są transmitowane z różnych bardzo ważnych miejsc. Również też i my próbujemy tam internetowo z naszej parafii transmitować mszę o godzinie 18. W niedzielę transmitujemy. No właśnie, przejdźmy do tych mszy, bo to też jest czas, kiedy dla wierzących są ważne nabożeństwa. Bardzo ważne, najważniejsze w ciągu roku. Czwartkowe, tak. Piątkowe, mówię o tych dniach tuż przed Wielkanocą. Bardzo bogata liturgia. Tak. I sama ta msza poranna, niedzielna, która też zwyczajowo jest połączona z wyjściem z procesją, z kościoła, tak. Z procesją dookoła świątyni. Teraz tego wszystkiego nie będzie. Jeszcze mamy wskazania do Wigilii, do soboty. Nie mamy jeszcze wskazań księdza biskupa. Oczekujemy na to i jest zapowiedź księdza biskupa, że będziemy też i pouczeni, bo wszystkie te wskazania są do soboty. Mhm. Natomiast od niedzieli dostaniemy nowy pakiet zaleceń. Jeszcze nie wiem dokładnie, jak to będzie. Jak rozumiem, to czwartkowe nabożeństwo zostało przełożone na razie nie wiadomo na kiedy, tak? To jest czwartkowe nabożeństwo, msza święta krzyżma, która jest jedyna, bo w czwartek odprawia się tylko jedną mszę świętą w kościele parafialnym, przy którym gromadzą się wierni, chyba że jakaś konieczność jest, żeby odprawić przy innej wspólnocie. A w całej diecezji poranną mszę świętą odprawia się w katedrze, gdzie święci się oleje. To jest msza święta krzyżma. Mhm. Oleje do namaszczenia chorych, do sakramentu bierzmowania, do święceń kapłańskich i do bierzmowania. I te oleje są święcone przez księdza biskupa, który razem z innymi biskupami i księżmi i z ludźmi, którzy zjeżdżają się. To jest bardzo uroczysta jedna msza w katedrze. U nas z katedrą to jest katedra koszalińska. I ta msza święta będzie prawdopodobnie przesunięta na inny termin, żeby była konsekracja. A co z piątkowym nabożeństwem? Co potem z choćby adoracją, z odwiedzaniem grobów? No to oprócz tego, że to tradycja religijna, to też tradycja taka po prostu. Wiele osób przychodzi, żeby zobaczyć. Tak. Kościół chyba będzie otwarty, bo powinien, ksiądz biskup wzywa, żeby kościół był otwarty. Natomiast na samą liturgię kościół będzie zamknięty i będzie tylko przez transmisję, bo w kościele może być maksymalnie do 5 osób. Do 5 osób, nawet jeżeli będzie otwarty, to trzeba będzie pilnować, żeby nie było więcej niż 5 osób w kościele. I też zachowujący odpowiednie odległości. To trzeba będzie tego przestrzegać. Przy samej liturgii, no niestety trzeba będzie z bólem serca, z bólem naprawdę też naszych kapłańskich serc, ale też i ludzi, bo w tej sytuacji nigdy się nie spodziewaliśmy, że tak się w takiej sytuacji się znajdziemy. I potrzeba to wielkiej dojrzałości i odpowiedzialności, żeby jednak w ten sposób przeżyć. Myślę, że to jest też czas takich rekolekcji, takiej tęsknoty za Panem Bogiem. To nam wszystkim też może jest bardzo potrzebne. Pan Bóg chce chyba nam coś powiedzieć, bo też moment zamknięcia drzwi w kościele
wiąże się z momentem, kiedy są zasłonięte krzyże. Krzyże są zasłonięte fioletowym materiałem. Będzie odsłonięty w Wielki Piątek i będzie adoracja tego krzyża. Ale może zasłonięcie tego krzyża, to Pan Bóg może chciał pokazać, że przez zamknięcie również i drzwi Kościoła, i tabernakulum, żeby nie było tak może wesoło, tradycyjnie, idziemy do Kościoła już i jest wszystko fajnie. Pan Jezus umiera, my tutaj przeżywamy to bardziej lub mniej głęboko, ale żeby też dzisiejszy świat może też zauważył, że przy zamkniętych drzwiach Kościoła, kiedy Pan Bóg może żąda, żebyśmy to my otworzyli szerzej nasze serca, odsłonili przed Panem Bogiem i otworzyli nasze serca dla Pana Boga, ale też i dla drugiego człowieka. Może to jest czas wielkich rekolekcji dla nas. Jak radzić sobie z emocjami, które towarzyszą nam w tych trudnych, wyjątkowych czasach? Jak nie poddać się lękowi, poczuciu samotności, a nawet beznadziei? O tym między innymi już za chwilę w rozmowie Tomasza Częścika z Maciejem Maraszkiewiczem, socjologiem z Akademii Pomorskiej w Słupsku. Zapraszam. Z nami po drugiej stronie ekranu jest Maciek Maraszkiewicz, psycholog i socjolog, i z Maćkiem sobie porozmawiamy. Cześć Maćku, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Maciek, porozmawiamy sobie o tym, jak ten trudny czas spędzamy w domach. Jesteśmy wszyscy w izolacji. Z punktu psychologicznego widzenia to jest trudny czas dla nas wszystkich. Tak, to jest bardzo trudny czas dla nas wszystkich, ponieważ to wszystko się dzieje z dnia na dzień. Coraz bardziej, są coraz większe restrykcje do tego, żeby rzeczywiście zostać w domu i zachować to zdrowie, ale to się wiąże rzeczywiście z wieloma emocjami, tymi nieprzyjemnymi, które mogą się pojawić u nas, ponieważ na co dzień jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nagle musimy tyle czasu spędzać w domu, no i też dodatkowo z innymi osobami, które z nami mieszkają, więc na pewno to jest trudny czas, może pojawić się wiele nieprzyjemnych emocji, ale zawsze musimy pamiętać, że to jest robione dla nas wszystkich, dla naszego dobra i dla dobra całego społeczeństwa, żebyśmy poradzili sobie z koronawirusem, z tym, co się teraz dzieje. Jak sobie radzić właśnie z tym zamknięciem, z tą izolacją, bo nie jest to komfortowa sytuacja. Z tym, że nie możemy wyjść, nie wiem, chociażby na ulicę i się normalnie przejść tak na dobrą sprawę, bo powinniśmy przecież być w domu. Te spacery powinniśmy ograniczyć do niezbędnego minimum. No tak, rzeczywiście to od dzisiaj tak naprawdę jest, że nie możemy tak sobie się swobodnie już tak przemieszczać jak do tej pory, chociażby na spacer do lasu czy do parku, ponieważ wszystko już zostało pozamykane. No ale do tej pory mogliśmy, więc to też była jakaś taka forma jak gdyby relaksu, trochę odpoczynku. No moim zdaniem to są najbliższe 2 tygodnie, czyli to nie jest też tak dużo czasu rzeczywiście, żebyśmy jakoś nie mogli tak specjalnie wytrzymać, ale rzeczywiście te emocje mogą się pojawić. No i co możemy robić? No powinniśmy sobie zaplanować ten czas, te najbliższe dni, jak chcemy je spędzić, szczególnie wtedy, kiedy są inne osoby w naszym domu. To też nie jest czas, gdzie my spokojnie jesteśmy sobie, siedzimy i odpoczywamy w tym domu, ponieważ wielu z nas ma pracę zdalną, a jeżeli też są dzieci, no to też mają edukację zdalną i to też różnie wygląda, więc tak naprawdę priorytetem, żebyśmy jakoś przeszli przez to wszystko, jest między innymi to, żebyśmy sobie zaplanowali każdy dzień, nawet godzina po godzinie, kiedy pracujemy, kiedy w jakiś sposób odpoczywamy, kiedy coś gotujemy, kiedy gramy w jakieś gry, kiedy spędzamy ten czas stricte razem, a kiedy mamy ten czas właśnie na obowiązki, gdzie każdy z członków w domu powinien jakoś się do tego, wspólnie powinniśmy sobie pomagać i dostosować się do tego. A powiedz mi, mówiłeś o pracy zdalnej. To jest także niezłe wyzwanie, bo nie jest to normalna rzecz, że pracujemy w domu. Ja sam częściowo pracuję z domu. W tej chwili jestem w naszym studio, ale często pracuję z domu i powiem szczerze, mnie to wyczerpuje dość mocno.
Praca zdalna jest oczywiście fajna, tylko no, ona na co dzień nie wygląda. No, tutaj jest taka przymusowa trochę praca zdalna, ponieważ jak nie było jeszcze u nas tego wirusa w Polsce, to wiele firm pracowało zdalnie. Zazwyczaj to się odbywało tak, że pracownik mógł 30-40 dni wykorzystać w roku na pracę zdalną. I rzeczywiście to wtedy można było zaplanować sobie taki dzień, gdzie pracujemy, gdzie nie ma innych osób w domu i mamy ten komfort, że możemy popracować. No tutaj no jest ta praca zdalna, ale ona na co dzień tak nie wygląda i ona rzeczywiście jest bardzo trudna, szczególnie dla osób, które nie są do tego przyzwyczajone. No, wielu z nas marzyło o pracy zdalnej, no, ale ona pokazuje, że rzeczywiście w wielu przypadkach jest trudna do wykonania, ponieważ wymaga bardzo dużo samą dyscyplinę. Praca zdalna wymaga też od tego, żebyśmy rano wstawali jak do pracy, ubierali się nawet do pracy. Tu nie chodzi o to, żeby w garniturze, ale żebyśmy się przygotowali do tej pracy, żebyśmy nie siedzieli w piżamie przy komputerze albo leżeli w łóżku, dlatego że ta praca zdalna może nam nie wyjść. No i rzeczywiście tutaj jest kwestia tego, że musimy sobie zaplanować czas, od jakiej godziny do jakiej pracujemy. No i poprosi też inne osoby, że w tym czasie wykonujemy pracę, że prosimy o taką wyrozumiałość. No, ponieważ ta praca zdalna dzisiaj jest, tak jak wcześniej wspomniałem, bardzo utrudniona, ponieważ są też inne osoby w domu, a dodatkowo dzieci, które również mają pracę zdalną. Najbardziej komfortowa jest praca zdalna wtedy, kiedy mamy warunki do tego, czyli mamy też taką przestrzeń, gdzie możemy iść do drugiego pokoju i spokojnie wykonywać swoje obowiązki. No często tak nie jest, no bo bywa tak, że dzieciaki dzielą pokój na przykład we dwójkę, mieszkam, wielu ludzi ma na przykład salon i sypialnię w jednym miejscu, więc nie jest to łatwe, prawda? Nie jest to łatwe. No ja sam teraz pracuję, staram się jak mogę ze studentami pracować zdalnie. No i oprócz tego, że musimy jakoś w jakiś sposób wykonywać te obowiązki, no to musimy pamiętać też, w jakim czasie jesteśmy, że każdy z nas ma swoje lęki teraz, swój stres, swój strach przed chorobą. Ludzie martwią się o pracę, tracą pracę, więc ja troszeczkę poszedłem do tego bardziej spokojnie, do tej pracy zdalnej. I pierwsze, co napisałem, to chociażby do moich studentów, żeby spokojnie wykonywali, co mieli wykonywać na zajęciach, a najważniejsze jest teraz ich zdrowie fizyczne i psychiczne i zawsze mogą na mnie liczyć, kiedy by chcieli po prostu ze mną porozmawiać. Nawet ostatnio też jako psycholog napisałem taki list do moich kolegów, koleżanek, którzy pracują w edukacji, żeby pamiętali, że na dziś nie jest najważniejsza realizacja podstawy programowej, a najważniejszy jest drugi człowiek. Czyli żebyśmy nie zapamiętali w tym takim szaleństwie edukacyjnym, które niestety w wielu przypadkach obserwuję, że młodzi ludzie zasypywani są materiałami do nauki, że ten drugi człowiek, który jest, młody człowiek po drugiej stronie monitora, on ma swój stres, swoje lęki i też może nie mieć warunków do pracy zdalnej i też trzeba brać to zawsze pod uwagę, bo nie jest sztuką zasypać pracownika czy młodego człowieka zadaniami, które ma wykonywać, ale sztuką jest po prostu być dla niego człowiekiem i pamiętać o tym, tak jak wcześniej wspomniałem, że nie każdy ma warunki do pracy zdalnej i nie każdy może się czuć komfortowo, no, chociażby tak jak my teraz rozmawiamy sobie przez kamerkę i to trzeba to zrozumieć. Maciek, jeszcze jedno ważne pytanie. Zbliżają się święta. Nieważny jest ten aspekt religijny w tej chwili dla mnie w tym pytaniu, ale ten rodzinny, tak naprawdę święta to jest czas, gdy spędzamy z rodzinami. Tutaj takiej możliwości w wielu przypadkach mieć nie będziemy. No chociażby ten przemieszczanie się. Niby w Polsce można jeszcze jeździć, ale tak naprawdę jest to niewskazane. To będzie chyba tak naprawdę dla nas duża próba. To też będzie próba, no ale dzisiaj no, mamy nową technologię, za pomocą której możemy połączyć się z rodziną. Na pewno to nie jest takie uczucie, jakbyśmy się widzieli w życiu realnym, no, ale chociaż tak sobie możemy to poradzić i zawsze musimy mieć na względzie to, że nie idziemy dlatego do naszej rodziny, czy chociażby do rodziców, czy do babci i dziadka, żeby chronić zdrowie ich, ale również nasze i po to to wszystko robimy, po to są te ograniczenia, po to te są zalecenia też przez Ministerstwo Zdrowia wydawane, żeby jak najszybciej sobie z tym poradzić.
Więc sądzę, no i z tego co obserwuję, że wiele osób z nas dostosowuje się do tych zaleceń. No i to jest najważniejsze, no wszyscy musimy być razem, nawet jeżeli no, będziemy mieli te mało przyjemne emocje, będziemy doświadczać tych emocji mało przyjemnych, no to zawsze możemy porozmawiać z drugim człowiekiem, możemy zadzwonić do kogoś. Najważniejsze jest to, żeby dać sobie prawo do tych emocji. One są, będą i one są czymś w takiej sytuacji naturalnym, ale one są również nam potrzebne. No chociażby dlatego, że jak odczuwamy ten strach czy lęk, no to lepiej dbamy o siebie i o innych. Będziemy powoli kończyć naszą rozmowę. Bardzo Ci serdecznie dziękuję, a Państwu życzę, nie bójcie się emocji, bo warto jest je artykułować, warto jest je przedstawiać, a przede wszystkim wzajemnie się rozumieć. Że zdrowia Państwu życzę, Maciek, Tobie także. Dziękuję bardzo, wzajemnie. Mimo świadomości, że zbliżające się święta wielkanocne będą nietypowe, staramy się do nich przygotować jak najlepiej. Planujemy, jakie potrawy znajdą się na naszym świątecznym stole, stroimy swoje domy, przygotowujemy pisanki. A skoro już o pisankach mowa, to za chwilę poznacie Państwo patent na najpiękniejsze, własnoręcznie wykonane pisanki autorstwa pewnego górala mieszkającego na Pomorzu. Witam wszystkich, którzy lubią góragi, tradycje, no i wszystko, co się wiąże z tym. Ja mam propozycję dla wszystkich, którzy siedzą tam w domu i nie mają co robić. Po prostu piszę pisanki. A jakie piszę pisanki? Bo ja jestem z Góraj Czudeckich, Brzenica, województwo lubuskie, a mieszkam w województwie Słupsku. Chociaż nie jestem na Pomorzu, ale jestem dalej góran. Cały czas jestem sercem zespołu. A teraz pokażę wszystko, jak to się pisze od A do Z. Teraz pokazuję tak, nasze pisanki tradycyjne, bo jestem w domu, to już bez kołbucha, to są takie. To są tradycyjne nasze bukowińskie pisaneczki, które my piszemy w domu. To są nasze regionalne. Ja piszę pisanki, zawsze pisałem, to jest mój konik, to jest te. Pisaneczki, szpileczko pisane. Ale najłatwiej pisać, komu każdemu w domu polecam, to są właśnie te pisaneczki pisane szpilką. Bo to są szpilką pisane i te. Tylko te pisanki są, najpierw się robi tło, a później nakłada się wosk. A wosk się nakłada z tych świeczek, znaczy świeczek, z kredek woskowych. I od razu mamy. Ale pokażemy od początku, jak to trzeba do tego podejść. Tylko tak, najpierw ja kładę matę, parę złotych kosztuje. Później daję płytkę, bo to zawsze, o widać po płytce. Dzisiaj była czyściutka, ale zawsze wodzie się wleje i może uszkodzić jakiś mebel czy coś. Następnie, zwykłe świeczki woskowe. Takie świeczuszki, bo na przykład są te świeczki zapachowe, ale one nie dawają tej temperatury. Taką świeczkę dajemy. Następnie, że zrobi palnik, zwykły palnik. No, ja mam tu zrobione, ale pokażę, jak to się robi. Tutaj miałem gdzieś przygotowane nożyczki. Jest puszka po napoju. Bierzemy puszkę po napoju. Tak mniej więcej 10 cm. Nie będę zaraz wam pokazywał metróweczki. Ja tak na oko robię. Puszkę obcinamy, wycinamy, musimy dać, dla świeczki musimy dać po prostu tlen, żeby świeczka mogła się palić. Bo sama świeczka, jeśli nie damy jej tlenu, nie będzie się palić. Mamy tak tlen dla świeczki, jest zrobione tak samo jak tutaj wszystko. Dobra, tą puszeczkę pokazałem, jak to się robi. I teraz, słuchajcie, bierzemy jajko. Jajko gotujemy. Ja robię to z wydmuszek. Widać wydmuszki. Ja robię zawsze z wydmuszki. Pokażę najprostszy ten sposób. Musimy teraz chwilę odpalić. Wszystkie barwniki, które mam, tu dość sporo mam barwników różnych, to wszystko jest kredka woskowa. I żeby szybciej to zrobić i wyraźnie się było,
No to naraz to odpala i farbuje razem. A że ładnie jajko nam wyszło, musimy jajeczko nasze, które ma gotowane, możemy tak sprawdzić, jest gotowane. Musimy je otłusić, że ładnie farbowo opało. Wtedy bierzemy ocet, zwykły ocet w sklepie, który jest. Do tego jeszcze nie brakuje. No może trochę tego, tych ręczniczków. Brakuje, bo to jest teraz tego. Otuszamy całe jajko od wszystkiego, bo jeśli my nie otusimy, to farby nie ma. Jeśli mamy już jajko otuszone, to musimy gdzieś to farby włożyć. Teraz tak, że do farby włożyć, musimy mieć farbę. A najtańsza farba to jest bibuły. Ja tu mam już przygotowaną bibułę. To jest cięta właśnie tych zwykłych bibuł. O tych bibuł to mogę pokazać, co mam dużo, ale taki bibuł jest cięty. To jest najtańsza farba, jaka może być. Ona farbuje gdzieś koło 30-40, nawet 50 sztuk może zafarbować. No można używać także do jajek. Te są różne barwniki. Ale jak ktoś chce więcej się tym bawić, no to najtańszy koszt jest ten. Następnie. Te bibuły pocięliśmy na kawałki. No bo ja nie chciałem tu przywać, bo to trzaskowi. Są na kawałki pocięte. Zalewamy to wrzątkiem. Tutaj wrzątek już przygotowałem. Zalewamy to wrzątkiem. O, proszę bardzo, zalewamy. Pokazuję. To w dużym słoiku przez to robię, bo niekiedy jajka gęsie piszę, to nie musicie w takim dużym słoiku to robić. Tylko ja tak robię, bo gęsie jajka piszę. Dobrze, mamy już zalane. Do tego zawsze ja dolewam, tylko nie w tej chwili, tylko jak ta woda wystygnie, ten wrzątek. Ja tu jeszcze dobrze, jak ona się parzy, dobrze jest jeszcze tą bibułę wymieszać. To lepiej tą farbę puszczę i lepiej jajka farbuję. Dobrze, to mamy już zrobione. Teraz ja mam tu chłodne farby, które używam do tego. I tak, jak do tego, tutaj już tło zrobiłem. Jak robisz pisak do pisania? Ja po prostu zwykła szpilka z główką szklaną. Na główce szklanej dajcie wos. I ten wos ja rozprowadzam. Jeśli ktoś da zwykłą główkę metalową, tam wos nie ma się zerwać, a to jest jednak większe. A jak ktoś da plastikową, to ona się stopi w temperaturze. Teraz pokażę, jak ona farbuje. Znaczy, jak to się pisze, no farbuje. Mam już tutaj tło zrobione. To ten wzór najprostszy, który może być. I proszę bardzo. Trzymamy. Nagrzewałem szpilkę, że wos się nabra na to, że szpilka była gorąca. I jeśli szpilka gorąca jest, to później wos oddaję. O. Inną kredką następny wzór dać. I tak na kolejny następny wzór inną kredką. Pamiętajcie, tego nie wolno ściągać. To już zostaje na stałe i są wypukłe, ładne wzory.
A efekt jak widać. Chyba bardzo piękny. To są jajka, jak ja mówię, o, jajeczka, gotowane. Tak samo na jajka może pisać się uszyć. Może być na tym, bo specjalnie zrobiłem tego. Może być nawet na zwykłym jajku czerwonym, bo tego najwięcej jest w sklepie. Na jajko można pisać. Można to jajko farbować w tych bibułkach, a później można spóźnić i jeść. Można na surowych jajkach też pisać, uczyć się po prostu na surowym jajku. Akurat surowego tu jajka nie mam. Można pisać woskiem, a później stłuc do jaśnicy. Bo do świąt jeszcze mamy czasu, a jajko tak przeważnie, tak koło tygodnia czasu wytrzymuje tak mocno gotowane. My również chcemy Państwu pomóc w tym duchowym przygotowaniu się do świąt wielkanocnych. Dlatego od najbliższego poniedziałku przez 3 dni do środy na antenie telewizji Słupsk prezentować będziemy biblijne refleksje na Wielki Tydzień. Wygłosi je ksiądz major Krzysztof Szustak, Paulin, administrator parafii wojskowej pod wezwaniem świętego Pawła Apostoła w Słupsku. Podczas 3 spotkań opowie o duchowym wymiarze świąt wielkanocnych, szczególnie ważnym w obecnym czasie. Zapraszamy do wysłuchania rozważań i fragmentów Pisma Świętego na początek Wielkiego Tygodnia. A ja już dziękuję Państwu za uwagę. Życzę zdrowia. Do zobaczenia.